Teraz zapraszam na wykład Doroty Ponińskiej, autorki między innymi cyklu powieściowego Romantyczni, która opowie nam o dalszych losach bohaterów Dziadów. Dzień dobry. Bardzo mi miło mówić dzisiaj do Państwa o Dziadach w tym miejscu. Równo 200 lat temu, mniej więcej o tej porze, jesienią, rozpoczął się proces filomatów w Wilnie. Chciałabym zaprosić Państwa do tego Wilna sprzed 200 lat i przedstawić niektórych uczestników tamtych wydarzeń, którzy zostali uwiecznieni w trzeciej części Dziadów. Przy czym świadomie pominę całą warstwę metafizyczną, religijną i filozoficzną tego dramatu i skupię się na faktach i opowiem o prawdziwych losach niektórych bohaterów przedstawianych w dramacie Adama Mickiewicza. Więc czemu o tym będę mówić? No tak jak Robert powiedział, napisałam cykl powieściowy o romantycznych i przez kilka lat zgłębiałam życiorysy tych ludzi związanych z naszym romantyzmem. Zacznijmy wobec tego od dedykacji. Świętej pamięci Janowi Sobolewskiemu, Cyprianowi Daszkiewiczowi, Feliksowi Kołakowskiemu, współuczniom, współwięźniom, współwygnańcom. Za miłość ku ojczyźnie prześladowanym, z tęsknoty ku ojczyźnie zmarłym, w Archangielsku, na Moskwie, w Petersburgu. Narodowej sprawy męczennikom poświęca autor. Dlaczego tym akurat trzem osobom Mickiewicz zadedykował swoje dzieło? To nie byli najbliżsi z jego przyjaciół. No ale odpowiedź jest prosta. Wszyscy trzej już wówczas nie żyli. Zmarli na wygnaniu w Rosji około roku 1830 i można ich było opisać właśnie jako narodowej sprawy męczenników. To było ważne, ponieważ kiedy Adam Mickiewicz tworzył trzecią część Dziadów w Dreźnie w 1832 roku, było tam wielu polskich emigrantów, uczestników Powstania Listopadowego. No, Drezno było takim pierwszym przystankiem w ich drodze na zachód. Mickiewicz znalazł się w bardzo niekomfortowej sytuacji, ponieważ oczekiwano od niego nowego utworu, który jakoś by się odnosił do tego wielkiego wydarzenia, jakim było Powstanie Listopadowe, a jednocześnie w powietrzu drezdeńskim unosiło się takie pytanie, dlaczego wieszcz, autor Konrada Wallenroda, czyli poematu, który usprawiedliwiał, a nawet gloryfikował zdradę, podstęp i spisek, czemu sam nie wziął udziału w powstaniu? Proszę posłuchać fragmentu tego wiersza, który krążył wówczas po Dreźnie. Pierworodne natchnień dziecię, wyniosły synu swobody. Gdzie ty, wieszczu młody? Spiesz, my dumni naszym rodem, tutaj każdy Wallenrodem. Jeśli padniem pod gruzami, wieszczu, wtedy w dniach boleści nie wart grobu dzielić z nami, kto nie dzielił krwi i cześci. No więc to był zarzut poważny. I trzecia część Dziadów miała być chyba po części odpowiedzią na to zapotrzebowanie na dzieło odnoszące się jakoś do powstania, ale zarazem pokazaniem uczestników procesu wileńskiego jako pierwszej ofiary carskich prześladowań, czyli właśnie narodowej sprawy męczenników. Dlaczego w ogóle doszło do tego procesu? Proces filomatów rozpoczął się jesienią 1823 roku. No i wtedy setki studentów i młodzieży wileńskiej po powrocie z wakacji zostały aresztowane, osadzone w wileńskich klasztorach i poddane przesłuchaniom komisji. No, dlaczego? Towarzystwo Filomatów, założone w roku 1817, już dawno zakończyło swoją działalność, podobnie jak Związek Promienistych, który był takim jawnym, masowym ruchem młodzieży wileńskiej, wymyślonym i prowadzonym przez Tomasza Zana. Więc właściwie nie było już powodu do tego, nie istniała już ta ich działalność. Natomiast latem tego roku w jednej z wileńskich kamienic wybuchł pożar i podczas gaszenia tego pożaru strażacy wynieśli kufer pełen różnych papierów. To była stancja wynajmowana przez studenta Jankowskiego, który z kolei należał do tajnego samokształceniowego Związku Filaretów, utworzonego właśnie po tym, jak rektor Malewski zakazał już istnienia tych majówek promienistych.
Strażacy znaleźli w tym kufrze wiersze satyryczne, które obrażały carycę Katarzynę i carską rodzinę, więc odesłali ten kufer na policję. No, policja zaczęła ten kufer przeglądać i tam znalazła również, oprócz tych wierszy, które no, były dla nich oburzające, znaleźli również spis nazwisk filaretów. Jankowskiego aresztowano, no i to jest ten nieszczęsny Jankowski, któremu dawano do jedzenia solone śledzie bez wody do popicia i który po paru dniach, chory i półprzytomny, kuszony przez śledczych szklanką wody, podpisał to podsunięte zeznanie, chociaż początkowo tego odmawiał. Te papiery z kufra dostały się w ręce Nowosilcowa, który przebywał w Wilnie. Opowiem o nim trochę później. I Nowosilcow rozdmuchał i przeciągał ten proces. Przepraszam, to mi się zmieniło. Tomasz Zan za chwilkę. Nowosilcow przeciągał, rozdmuchiwał ten proces, właściwie po części też fabrykował dowody i chciał z tego zrobić taki wielki spisek wymierzony przeciwko carowi i Rosji i władzy cara. No i w 1824 roku ogłoszono wyrok komisji zatwierdzony przez cara Aleksandra za szerzenie nierozsądnej narodowości polskiej. 10 filomatów i 10 filaretów zostało skazanych na osiedlenie w odległych od Litwy guberniach. I pod koniec października 1824 roku Mickiewicz z przyjaciółmi opuścili Wilno i wyjechali do Petersburga. Przy czym filomaci nie zostali zesłani na Syberię ani na katorgę. Mieli pracować w swoich zawodach gdzieś w Rosji, z dala od Wilna, dlatego żeby nie mogli wywoływać dalej tego zgubnego, jak to mówiono, wpływu na polską młodzież. Można powiedzieć, że prześladowana przez carskich urzędników młodzież wileńska jest zbiorowym bohaterem trzeciej części Dziadów. Więc jak potoczyły się losy tych 20 filomatów i filaretów zesłanych w głąb Rosji? Jest taki w kilku tomach wydany zbiór ich listów z zesłania. Także dzięki tym listom mamy w to wgląd. No więc co charakteryzowało ich pobyt w Rosji? Przede wszystkim była to bieda i niski status. Byli tam traktowani jako taki element niepewny politycznie, więc mieli utrudniony dostęp do dobrych posad, no i po prostu mieli bardzo, bardzo mało pieniędzy. Oczywiście wszyscy tęsknili za krajem, za bliskimi, za utraconym, bezpiecznym życiem. Początkowo zresztą wydawało im się, że to jest sytuacja tymczasowa, że no, dosięgnie ich ta łaska carska i że niedługo będą mogli wrócić do Wilna. No tak się nie stało, jak wiemy, tylko Mickiewicz zdołał się wydostać z Rosji po 5 latach. Pozostali zostali tam dużo, dużo dłużej. No więc z tych listów wynika bardzo jasno, że oni właściwie wszyscy mieli poczucie takiego przegranego życia, zawiedzionych szans i nadziei. Wielu z nich to byli bardzo uzdolnieni młodzi ludzie, którzy świetnie się zapowiadali, wróżono im poważne kariery, spodziewali się, że będą nauczycielami albo i profesorami na Uniwersytecie Wileńskim. Na przykład Cyprian Daszkiewicz był takim bardzo zdolnym młodzieńcem, lubianym. Nawet w Wilnie Joachim Lelewel powierzał mu powtarzanie swoich wykładów publicznie. No i widziano w nim na przykład przyszłego profesora historii na uniwersytecie. No tymczasem w Moskwie trafił na posadę w moskiewskim banku i jak mówił, cały dzień liczył pieniądze moskiewskich kupców, a potem już nie miał siły na nic innego. I to był jeden z tych trzech, którzy umarli szybko, wymieniony w dedykacji. Z tęsknoty, z rozpaczy, z poczucia beznadziei i właśnie takiego zmarnowanego życia bez żadnych perspektyw na polepszenie. No i pamiętajmy też, że to byli młodzi mężczyźni, którzy przez tę biedę i przez niski status nie mogli się ożenić, nie mogli założyć rodzin. Nie było ich stać na utrzymanie rodziny, sami biedowali. Poza tym polskich szlachcianek, które byłyby odpowiednimi dla nich żonami, było tam bardzo niewiele. No a ślub z Rosjanką był bardzo źle widziany jako droga do wynarodowienia. No tą drogą poszedł na przykład Józef Jeżowski, który się ożenił właśnie z Rosjanką i właściwie trochę prezes Towarzystwa Filomatów. I trochę się tak no, zrusyfikował, można powiedzieć.
Rozrzuceni po ogromnych terenach Rosji, próbowali utrzymać ze sobą kontakt listowny, wspierać się i odwiedzać. No ale jednak głównie byli bardzo samotni. I teraz przyjrzyjmy się bliżej losom kilku z nich, z najbliższego otoczenia Adama Mickiewicza. No więc tak, na początek Tomasz Zan. Tomasz Zan, prawdziwy przywódca wileńskiej młodzieży, twórca i organizator Jawnego Związku Promienistych i Tajnego Towarzystwa Filaretów. No, przyjechał na studia do Wilna w 1815 roku i już na konkursie stypendialnym poznał Adama Mickiewicza. Zaprzyjaźnili się i utworzyli Związek Filomatów, czyli takie tajne stowarzyszenie samokształceniowe dla ambitnych studentów. Tomasz dorabiał jako nauczyciel w Wilnie, pracował na pensjach dla dziewcząt i udzielał korepetycji. I był uwielbiany przez młodzież, miał ogromną charyzmę i liczne talenty. Wokalny, poetycki, taneczny. Był no, współtwórcą oczywiście programu Filomatów i to on wymyślił majówki promienistych, które przyciągały tłumy młodzieży. No i ta młodzież słuchała pouczeń i napomnień moralnych arcypromienistego Tomasza, tak był nazywany, i były one tak skuteczne, że jak piszą pamiętnikarze, w Wilnie pustoszały szulernie i tawerny, a zapełniały się sale wykładowe i biblioteki. Gdy rozpoczął się proces wileński, Tomasz Zan, jak pamiętamy to z dziadów, to zostało tam utrwalone przecież, Tomasz Zan prosił kolegów, by zrzucili na niego całą winę, tak aby ocalić pozostałych. No i rzeczywiście dostał najcięższy wyrok ze wszystkich, oprócz tego zesłania dożywotniego, rok ciężkiej twierdzy w Orenburgu. I siedział w tej twierdzy z pospolitymi przestępcami, no i żeby nie zwariować, czytał tam różne zabrane z Wilna książki, między innymi dzieła niemieckiego uczonego Humboldta. Po roku, kiedy go już wypuszczono z twierdzy, zamieszkał w Orenburgu i utrzymywał tam stosunki towarzyskie w kręgach tamtejszych urzędników i wojskowych, no ale czuł się wśród nich kompletnie obco, bo w Wilnie, jak mówiłam, był prawdziwą gwiazdą. Był podziwiany, uwielbiany, no a tutaj czuł się nikim. Był traktowany jak były przestępca, no i ciężko to znosił. I los Tomasza Zana odmienił się dopiero, kiedy w czasie pobytu w Rosji tenże Aleksander von Humboldt, wielki podróżnik i uczony, na zaproszenie cara Mikołaja odwiedzał i badał Rosję również. Humboldt trafił na niego w Orenburgu i był pod ogromnym wrażeniem wielkiej wiedzy Tomasza, wiedzy przyrodniczej wyniesionej z Uniwersytetu Wileńskiego. No i Humboldt zaprosił go wtedy do udziału w swojej wyprawie badawczej, na co uzyskał zgodę cara. Także Tomasz Zan wyruszył z nim na Ural, gdzie badał roślinność, klimat, geografię i odkrył na Uralu pola złotonośne, złoża diamentów i wody podskórne. Sporządzał także mapy geologiczne Uralu i publikował w rosyjskich periodykach naukowych prace o złożach minerałów na Uralu. No i można chyba powiedzieć, że był prekursorem późniejszych słynnych polskich badaczy Syberii, takich jak Benedykt Dybowski, Jan Czerski czy Bronisław Piłsudski. I po tych odkryciach swoich, po tych zasługach, Tomasz Zan, zapytany przez władze carskie, jaką nagrodę chciałby za te odkrycia, czy jakąś nagrodę pieniężną, czy może wyższą rangę w hierarchii urzędniczej tej rosyjskiej, powiedział, że nie, dziękuję bardzo za to, ale przede wszystkim chciałby wrócić do Wilna. No i tak się stało, choć zajęło mu to jeszcze parę lat. Wrócił wreszcie do Wilna w roku 1841. Ożenił się tam z młodą panną, miał z nią kilkoro dzieci, ale jednak z przekazów wiemy, że jego zdrowie psychiczne szwankowało, że jednak odcisnęło się to piętno zesłania na nim. No i zmarł na zapalenie opon mózgowych w 1855 roku. Teraz Onufry Pietraszkiewicz. Onufry Pietraszkiewicz jest tym z zesłanych do Rosji filomatów, którego spotkał go chyba najcięższy los. To on był sekretarzem Wileńskiego Towarzystwa Filomatów i gromadził skrupulatnie te wszystkie referaty i zapiski swoich kolegów. No i
Pomimo nakazu spalenia archiwum, wtedy kiedy rektor Malewski zakazał działalności wszelkich stowarzyszeń i kazał właśnie spalić im te materiały, to jednak pomimo tego zakazu Onufry Pietraszkiewicz zdołał ukryć i zabezpieczyć papiery towarzystwa, archiwum filomatów. Także przetrwało to przez te burzliwe czasy zaborów, rewolucji, wojen światowych i komunizmu. No i dzisiaj mogą służyć badaczom. W czasie samego procesu Onufry Pietraszkiewicz zorganizował system komunikacji pomiędzy więźniami w procesie wileńskim, także ci studenci przesłuchiwań mogli się porozumiewać i ustalać zeznania między sobą. No i taki system wszechstronnego wsparcia dla nich. Ale nie uniknął zesłania. Początkowo pracował w Moskwie jako bibliotekarz na uniwersytecie i wypożyczał polskie książki tamtejszym rodakom. Jednak na skutek donosu chodziło o to, że nie poinformował władz zwierzchnich o tym, że niektórzy Polacy stacjonujący tam w Moskwie planowali dołączenie do powstania listopadowego, przedostanie się do Polski i wsparcie powstania, więc nie poinformował o tym i uznane to zostało za nieprawomyślność i wrogość wobec państwa rosyjskiego, no i skazano go za to na śmierć. A potem zamieniono to na utratę szlachectwa, tytułu magistra i na dożywotnie osiedlenie na Syberii. I Onufry Pietraszkiewicz był jedynym spośród zesłanych filomatów i filaretów, którzy rzeczywiście trafili za Ural na właściwą Syberię. No i Onufry biedny musiał pokonać pieszo tę drogę w konwoju z pospolitymi przestępcami. Szedł z Moskwy do Tobolska, co zajęło mu 8 miesięcy. No i ta droga była właściwie koszmarem samym w sobie, czasem gorszym niż samo zesłanie, bo w tak złych warunkach to się odbywało. W Tobolsku osiadł na kolejne 30 lat, żyjąc tam w zupełnej samotności i biedzie, ale był ważną postacią wśród zesłańców, był wspominany w wielu pamiętnikach bardzo ciepło, ponieważ zorganizował, wykorzystując te swoje doświadczenia bibliotekarza, zorganizował dla polskich zesłańców taką wysyłkową wypożyczalnię polskich książek i czasopism, co bardzo było cenione i ważne dla nich. Wrócił do Wilna dopiero w roku 1862 jako już bardzo stary i schorowany człowiek, nigdy się nie ożenił, a z kolei tego nowego Wilna już w ogóle nie poznawał, bo było zupełnie inne niż miasto jego młodości, no więc nawet tam czuł się obco i też miał poczucie takiego przegranego życia i zawiedzionych wszystkich nadziei. Z kolei Franciszek Malewski, bliski przyjaciel Adama Mickiewicza, był tym z zesłanych filomatów, który osiągnął w Rosji największy sukces, a nawet zrobił prawdziwą karierę. Zresztą Franciszek od początku istnienia Związku Filomatów miał uprzywilejowaną pozycję, ponieważ był jedynym synem rektora Malewskiego i jako jedyny z grona filomatów nie miał problemów finansowych. Studiował prawo na Uniwersytecie Wileńskim, a potem dzięki stypendium księcia Czartoryskiego wyjechał na dalsze studia do Berlina. Też był bardzo uzdolniony, pracowity, widziano go jako przyszłego wykładowcę i być może profesora prawa Uniwersytetu Wileńskiego. Proces rozpoczął się w czasie jego studiów w Niemczech, ale Franciszka no, nie ominęło aresztowanie, ponieważ znalazł się na tej liście Jankowskiego z Kufra. I wielki książę Konstanty kazał go aresztować w Berlinie i przywieźć sobie do Warszawy, co niemiecka policja wykonała w ramach współpracy z Rosją. No, skazanie Franciszka było ogromnym zawodem dla jego rodziny, a rektor Malewski, którego tutaj też pokazuję, rektor Malewski zawsze starał się być bardzo ostrożny i lojalny i kiedy Franciszek osiadł w Petersburgu, ojciec nalegał na to, by robił karierę urzędniczą i pisał mu nawet tyś teraz Rosjanin i kazał mu pisać listy do siebie po rosyjsku, no co bardzo Franciszka jednak oburzało. Ale dał się tam poznać w Rosji jako świetny prawnik, sumienny pracownik i znalazł wkrótce zatrudnienie przy tworzeniu statutów litewskich, czyli takiego prawa dla terenów Litwy. Z czasem awansował, był chwalony, nagradzany i ożenił się z Heleną Szymanowską, siostrą Celiny. Prowadzili w Petersburgu taki dom, który służył pomocą tamtejszym Polakom. Pomagali zresztą także Tomaszowi Zanowi, który się u nich zatrzymał.
No, Franciszek nie wrócił już na Litwę, bo jego życie związane było z Petersburgiem, ale korespondował z Adamem Mickiewiczem i z filomatami przez cały czas. Tak. Mówiąc o losach bohaterów Dziadów, nie sposób pominąć doktora Becky z jego piorunem kulistym i srebrnikami. No, doktor August Becky, ojczym Juliusza Słowackiego, czyli drugi mąż Salomei Słowackiej, był prezesem Wileńskiego Towarzystwa Medycznego i bardzo zasłużonym dla Wilna lekarzem, bo on pierwszy na Litwie stosował szczepionkę na ospę, a także w czasie wojen napoleońskich ocalił Wilno przed epidemią, kiedy polecił spalić tysiące trupów żołnierzy francuskich. Więc był bardzo ceniony i szanowany. No i tym większe było oburzenie Juliusza Słowackiego, kiedy w 1832 roku przeczytał trzecią część Dziadów i zorientował się, w jak złym świetle jego ojczym został tam przedstawiony, jako stronnik i współpracownik senatora. No a to 15-letni Juliusz w sierpniu 1824 roku znalazł ojczyma rażonego we śnie piorunem kulistym, który w czasie burzy wpadł przez okno. No, przedstawienie postaci doktora miało, trzeba przyznać, duży wpływ na rodzinę jego, ponieważ Juliusz sam poczuł się oburzony i znieważony tym tekstem, ale najbardziej martwił się o to, jak przyjmie to matka, a także jego siostra przyrodnia, Hersylia Becky. Uważał, że to było bardzo niesprawiedliwe ze strony Adama Mickiewicza, nieuzasadnione i niewdzięczne, ponieważ Adam był przyjmowany w salonie pani Salomei Becky. Zachował się też list Hersyli Becky Januszewskiej, w którym ona także uważa zachowanie Mickiewicza za oburzające, niewdzięczne i rozczarowujące, no bo też pamiętała, jak Adam bywał u nich w domu. No owszem, bywał, był przyjmowany, ale jednak spotykały go tam afronty rozmaite ze strony profesora Śniadeckiego i Augusta Becky właśnie, którzy wyśmiewali się z jego romantycznych tekstów, mówiąc na przykład w jego obecności prześmiewczo: ciemno wszędzie, głupio wszędzie, nic nie było, nic nie będzie. No i cały salon wybuchał śmiechem, no nie było to miłe, po tym incydencie Adam Mickiewicz wyszedł bez pożegnania, no jednak był tym urażony i dotknięty niewątpliwie. W każdym razie postać doktora w Dziadach bardzo wpłynęła na niechęć Słowackiego do Mickiewicza. Także nawet chciał go wyzwać na pojedynek, czego jednak nie zrobił, ale wyniósł się z Paryża do Szwajcarii, bo tak bardzo czuł się upokorzony tą sytuacją. No a teraz prawdziwy szwarc charakter procesu Wileńskiego i Dziadów. Najbardziej diaboliczna postać dramatu, czyli senator Mikołaj Nowosilcow. Kim on był? Czemu znalazł się w Wilnie? I czemu tak zaciekle prześladował naszych bohaterów filomatów? Mikołaj Nowosilcow był bękartem, czyli nieślubnym synem rosyjskiej arystokratki. No to jest ważne o tyle, że nie odziedziczył po ojcu ani arystokratycznego nazwiska, ani tytułu szlacheckiego, ani majątku. Urodził się w domu wuja, jego matka szybko zmarła i w wieku 11 lat mały Mikołaj został oddany przez wuja do korpusu paziów na dworze carycy Katarzyny. I tam obserwował dworskie zwyczaje, no i szybko zorientował się, że o powodzeniu w życiu najbardziej decyduje postęp, intryga, bezwzględna lojalność dla tronu. Nowosilcow był kobieciarzem i bardzo dużo pił, więc ciągle potrzebował pieniędzy i na alkohol, i na kobiety. No, zastanawiałam się, co go motywowało najbardziej w tym procesie wileńskim, że tak bardzo się starał tę młodzież zgnębić i tak się źle zapisał w naszej historii i tradycji. No wydaje mi się, że tym, co go motywowało przede wszystkim, to była chciwość, ponieważ jak mówię, nie odziedziczył majątku, musiał sam zarabiać, więc śledztwo było dla niego okazją do brania wysokich łapówek, które no, zamożne rodziny szlacheckie oczywiście wręczały mu za obietnicę ocalenia swoich synów przed zesłaniem.
I rzeczywiście, jak się przyjrzeć tym zesłanym chłopcom w głąb Rosji, to widać, że ci najbogatsi spośród nich jednak uniknęli zesłania, a ci mniej zamożni na ogół trafili tam. Poza tym Rosjan już od jakiegoś czasu irytowała wielka sympatia cara Aleksandra dla Polaków. I to, że Polacy mieli większe swobody obywatelskie niż Rosjanie. Królestwo Polskie miało swoją konstytucję, miało gwarancję praw obywatelskich, a Rosja nie. Więc Nowosilcow lubił Polaków upokarzać. Uważał, że trzeba ich zmusić do służalczości, do której Rosjanie są systemowo zmuszani. Ważna była też jego rywalizacja z księciem Czartoryskim o względy cara Aleksandra. Car bardzo cenił księcia, nazywał go swoim najlepszym przyjacielem, no i Rosjanie byli o to zazdrośni. Nowosilcow również czuł się tym upokorzony, że car Aleksander zdawał się cenić księcia Czartoryskiego bardziej od niego i wciąż oskarżał księcia przed carem i chciał go czynić odpowiedzialnym za rzekomy wielki spisek, więc rozdmuchiwał tę aferę i tak naprawdę te oskarżenia Nowosilcowa były bardziej wymierzone w księcia Czartoryskiego niż w samych wileńskich studentów. No, po skazaniu Filomatów Nowosilcow bardzo liczył na wdzięczność, nagrody i awanse. No, ale wtedy już car Aleksander właściwie odsuwał się od rządzenia, wyjechał do Taganrogu i wkrótce zmarł. A wtedy z kolei ujawnił się spisek dekabrystów, no, którzy naprawdę planowali obalić despotyzm i zabić cara. I te wydarzenia przykryły zupełnie te samokształceniowe, niewinne kółka Filomatów. No więc wielkie było rozczarowanie Nowosilcowa, że nie został należycie doceniony i nagrodzony za swoją pracę. Przed powstaniem listopadowym ostrzeżony wyjechał z Warszawy. Już do niej nie wrócił, mieszkał potem w Petersburgu, no i widywano go tam pijanego i uganiającego się za kobietami. Ale był jeszcze jeden powód, który trzymał Nowosilcowa w Wilnie i kazał przedłużać i podkręcać proces. Była to księżna Zubow. Niech żyje komisja do śledzenia klubów. Wiwat Bajkow, Nowosilcow i kochanka tych opilców, wiwat księżna Zubow. Tak pisał o niej prawdopodobnie uwięziony Odyniec, ale jeszcze przed procesem plotkowało o niej, już tak powoli zmierzam, tak. Jeszcze przed procesem plotkowało o niej całe Wilno. Kim była? No, księżna Zubow, wcześniej Tekla Walentynowiczówna, była taką ubogą szlachcianką, bez specjalnej ogłady, wykształcenia, bez posagu, ale jak piszą zgodnie pamiętnikarze, była nieziemsko piękna. I na jakiejś reducie wileńskiej wypatrzył ją 50-letni książę Płaton Zubow. Z kolei książę Płaton Zubow w młodości był faworytem i kochankiem carycy Katarzyny, która obdarowała go tytułem książęcym, ale też ogromnym majątkiem, grubymi milionami rubli. Jednak po śmierci Katarzyny Płaton popadł w niełaskę, musiał opuścić Petersburg i osiadł w Wilnie. A tam młodziutka Tekla tak zawróciła mu w głowie, że koniecznie chciał ją zdobyć, ofiarowywał za nią matce milion rubli i po milionie za każde dziecko, które mógłby z nią mieć. Jednak matka była twarda, trzymała pannę pod kluczem i powiedziała księciu, że jeśli chce ją dostać, to musi się z nią ożenić. No, Płaton zdesperowany zgodził się, więc Tekla wyszła za niego za mąż i została bajecznie bogatą księżną Zubow, chociaż podobno była nieznośna i rozpieszczona. I po 2 latach małżeństwa Płaton miał jej serdecznie dość, ale wtedy niespodziewanie umarł, zostawiając jej ten cały ogromny spadek. No ale jego petersburska rodzina nie chciała oddać całego tego ogromnego majątku Tekli, więc rozpoczął się proces. Wtedy księżna Zubow napisała do cara Aleksandra z prośbą o opiekę i protekcję, a car wyznaczył właśnie Nowosilcowa na jej prawnego opiekuna. I gdy Nowosilcow przyjechał do Wilna i spotkał się z Teklą, no kompletnie stracił dla niej głowę. No nie wiemy, czy bardziej to nieziemskie piękno, czy te grube miliony go tak fascynowały. Pewnie trochę jedno i drugie. Młoda wdowa,
Tekla Zubow. Została szybko kochanką Nowosilcowa, ale także innych członków komisji śledczej. No i Wilno plotkowało o tym, że urządzała u siebie orgie, na których alkohol lał się strumieniami. I Nowosilcow bardzo chciał się z nią żenić. A z kolei matki uwięzionych Filomatów i Filaretów błagały ją o pomoc i wstawiennictwo, tak jak pani Rollinson w Dziadach. No ale jednak nie pomogła nikomu. Gdy tylko Nowosilcow wygrał dla niej proces o te miliony księcia Zubowa, przegnała go i wyjechała do Petersburga na dalsze podboje i wkrótce wyszła za mąż za hrabiego Szuwałowa, no i dożyła swoich dni w Petersburgu. I teraz już ostatnia postać, dekabryści i Konrad Rylejew. Częścią tekstu trzeciej części Dziadów jest też wiersz do przyjaciół Moskali. Gdzież wy teraz, szlachetna szyja Rylejewa, którą jak bratnią ściskał, carskimi wyroki wisi do hańbiącego przywiązania drzewa. Klątwa ludom, co swoje mordują proroki. Więc kiedy Filomaci dotarli do Petersburga w listopadzie 1824 roku, szybko poznali młodych rosyjskich spiskowców, późniejszych dekabrystów. Ich spotkania przypominały im klimatem dawne zebrania filomackie, chociaż dekabryści byli dużo bardziej radykalni, no bo chcieli zmienić ustrój Rosji, chcieli zakończyć tam despotyzm i samodzierżawie przez zabójstwo cara i jego rodziny. I jednym z ich przywódców był Konrad Rylejew, młody oficer i poeta, który wcześniej stacjonował z wojskiem w Nieświeżu, nauczył się polskiego, czytał w litewskiej prasie pierwsze wiersze Mickiewicza i jako pierwszy tłumaczył je na rosyjski. No, bardzo się obaj poeci zbliżyli, zaprzyjaźnili w Petersburgu. Rylejew był wtedy redaktorem pisma Gwiazda Polarna i po nieudanym powstaniu dekabrystów w grudniu 1825 roku został aresztowany i po półrocznym śledztwie skazany na śmierć jako jeden z pięciu przywódców. Zostali skazani na śmierć przez poćwiartowanie, co car Mikołaj w drodze łaski zamienił na powieszenie. I ta egzekucja była przeprowadzona z wielką pompą pod murami twierdzy Pietropawłowskiej, ale kiedy powieszono tych pięciu skazańców, urwały się liny pod trzema z nich i spadli na ziemię. I Rylejew był właśnie jednym z nich, z tych, którzy spadli i krzyknął: co to za przeklęty kraj, w którym nawet powiesić człowieka porządnie nie potrafią. No, jednak car posłał po grubsze liny i wbrew zwyczajowi, że takich ocaleńców należało już ułaskawić, jednak car nie darował im życia, tylko powiesił ponownie. Bardzo dziękuję. Alina Witkowska w książce Rówieśnicy Mickiewicza napisała, że Filomaci byli wielcy, już kończę ostatnie zdanie, byli wielcy głównie w Wilnie w czasie swojej działalności filomackiej i tworzenia programu Filomatów, ale że wygnanie jednak ich złamało i stali się w większości nieszczęśliwymi ludźmi z poczuciem życiowej porażki. Więc Filomaci nie byli na pewno ludźmi najbardziej prześladowanymi w naszych dziejach, ale dzięki trzeciej części Dziadów to właśnie oni stali się symbolem narodowej sprawy męczenników dla kolejnych pokoleń. Bardzo dziękuję za uwagę. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo Dorocie Ponińskiej.